meczu w Bydgoszczy niestety nie udało wam się dzisiaj w Olsztynie zgarnąć punktów. 1-3 z Olsztynem. No i właśnie jakie odczucia masz do tego spotkania? Bo graliście jak równy równy. Tak, dokładnie. Graliśmy dobrą siatkówkę, ale za dobrą siatkówkę się nie płaci. Przegraliśmy niestety. Olsztyn zgarnął 3 punkty. Brawo Olsztyn. Jednak ja moich chłopaków, mój zespół też muszę pochwalić, bo dzisiaj zagraliśmy fajnie, zagraliśmy zespołowo, były elementy, w których graliśmy lepiej niż przeciwnik i myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Mamy młody, perspektywiczny zespół. Myślę, że każdy tutaj mecz, każdy trening jest na naszą korzyść. Będziemy się dalej zgrywać, mamy nowy zespół, więc ja myślę, że wszystko idzie w fajnym kierunku. Już w Bydgoszczy, już u nas w Częstochowie, w meczu z Bydgoszczą pokazaliśmy, że możemy grać bardzo fajnie. Dzisiaj znowu to potwierdzamy. Szkoda drugiego seta naprawdę, bo ten wynik mógłby się całkowicie odwrócić. Tu mogłoby być naprawdę nawet 3 punkty dla nas po tym drugim secie. Olsztyn w trzecim całkowicie nie wszedł w grę, nie wszedł w rytm. Więc ja myślę, że ten drugi set też zadecydował, takie rozegrało się to w głowach. I tak jak mówię, my mamy młody zespół i czasami właśnie te małe takie elementy, gdzie byśmy wygrali tego drugiego seta, to myślę, że to by nas na fali tak uniosło, że mogło to być różnie. Jakie to spotkanie miało znaczenie dla Ciebie, bo 2 sezony spędziłeś ostatnio w Olsztynie, teraz wracasz jako zawodnik częstochowy, no i właśnie, sentyment do tego miejsca pewnie jest, no ale szkoda, że powrót lekko się nie udał. A czy nie udał, czy udał tak naprawdę? Tak jak mówię, ja jestem zadowolony z dzisiejszego meczu, zagraliśmy fajną siatkówkę. Sentyment no jak do miejsca, no na pewno bardzo miło mi wspominać ten czas, tutaj 2 lata spędziłem. Bardzo fajna atmosfera wokół klubu, w klubie i tak naprawdę no tylko tyle. No. Tutaj skład się całkowicie zmienił, więc tutaj Olsztyn też ma nowy skład, podobnie jak my. No i